60 MHz. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Bim, bom, pada, bum. 15 wybiła, więc czas na kącik komiksowy w Radio Afera, czyli audycja Prosto z kadru. Program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Za sterami Krzysztof Piechota Junior, przed mikrofonem Wojciech Nelec oraz Filip Bąk. No, zapowiedzieliśmy już fajnym filmikiem na Facebooku, że no, dzisiaj będzie audycja poświęcona... Figurkom. Nieprawda. Będzie poświęcona Spider-Manowi. Wczoraj do kin wszedł nowy film z uniwersum kinowego Marvela, Spider-Man Homecoming. Byliśmy z Wojtkiem, obejrzeliśmy. Chcielibyśmy się podzielić swoimi wrażeniami, oczywiście bez spoilerów, albo z takimi naprawdę mikrospoilerami, które tylko dodadzą smaczku i powinny was zaintrygować, a nie zepsuć przyjemność oglądania. A oprócz tego przygotowaliśmy jeszcze przegląd przez komiksy, oczywiście z Człowiekiem Pająkiem. No tak, trudno, żeby ich zabrakło, biorąc pod uwagę, jak dużo się zaczęło ich pojawiać w ostatnim czasie. Zgadza się. No, polscy czytelnicy mogą w czym przebierać. Dokładnie. Spider-Man jest jednym z takich popularniejszych bohaterów, bardziej lubiany, chyba najbardziej. Od samego początku cieszył się dużą popularnością. No więc no, dzisiaj zapraszamy do audycji o Spider-Manie. Tak, ja właśnie przygotowuję posta na Facebooku dotyczącego obecnej audycji, więc jeśli byście chcieli podzielić się swoimi opiniami na temat filmu bądź komiksów ze Spider-Manem czy czegokolwiek związanego z pajączkiem, serdecznie was zapraszamy do komentowania owego wpisu. On za sekundkę powinien się pojawić na naszym fanpage'u Prosto z kadru, tylko oczywiście prosimy o to, żeby nie spoilerować filmu. Pamiętajcie, żeby dać jeszcze innym radochę z oglądania filmu, który właśnie wszedł do kin. No i w ogóle zachęcamy do aktywności, ponieważ no tutaj mamy dostęp do internetu, Prosto z kadru na Facebooku, zapraszamy. Jeśli byście, no dajcie ogółem nam znać, że tam jesteście, to wtedy od razu przyjemniej ten prowadzi się audycję. Ogółem, jeśli chcecie pozdrowić, czy dać znać, że jesteście, no to możecie, nie musicie konkretnie, nie wiem, pisać komentarzy, jeśli nie chcecie jakoś się ujawniać, możecie napisać nam wiadomość. Także no, zapraszamy do aktywnego działania przez najbliższą godzinę oraz do tego, żebyście się wygodnie rozsiedli, no chyba, że akurat w coś gracie albo coś ale robicie. Jak to może... Znaczy nie, no w sumie można grać i się i rekreacyjnie słuchać Prosto z kadru, no bo to jest w sumie chyba najlepsze, co możecie zrobić dzisiaj. Dobrze, no to póki co zapraszamy was na pierwszy kawałek, a do Spider-Manów wrócimy już za chwileczkę. No cóż, to był chyba intro z najbardziej, znaczy nie, to nie najbardziej. Podejrzewam, że to jest najbardziej kultowe zaraz po słynnym Spider-Man. Znaczy ja się wychowałem akurat na tym filmie, znaczy serialu animowanym. To jest chyba większość z nasze pokolenie, tak, po prostu, tak. Ja teraz... nawet nie wiem, czy właściwie w Polsce ten serial animowany z lat 60. był w ogóle emitowany w telewizji wcześniej niż ta kreskówka z lat 90. O, ja też nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że chyba nie. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek... Czy nie, przepraszam. Chyba był emitowany jeden z sezonów, ale mogę się mylić. Sprawdzimy to w między wejściami, jak to pozwolę sobie określić. Tak, ja zapraszam, przypominam, że zapraszam do aktywności. Jeśli chcielibyście właśnie dać znać, że tam jesteście, to zapraszamy serdecznie. No a teraz rozpocznijmy może od filmu. No przede wszystkim Spider-Man. No myślę, że wszyscy kojarzycie Człowieka Pająka, ale garść takich informacji, ponieważ Człowiek Pająk, Spider-Man pojawił się po raz pierwszy w sierpniu w 15 numerze Amazing Fantasy w 1962 roku. No i autorami, twórcami to Stan Lee, Steve Ditko oraz Jack Kirby.
no, doczekał się już licznych adaptacji filmowych, animowanych, no ale właśnie w zasadzie pytanie jest, kto jest twoim, jaki jest twój Spider-Man, ponieważ no, jak powiedzieć coś o status quo. Przygody ze Spider-Manem zaczęliśmy obserwować, kiedy on był nastolatkiem, licealistą. Potem był na studiach, potem był już dorosłym człowiekiem. Tak. Ożenił się, miał nawet dziecko, o którym nawiasem mówiąc zapomniał, bo to dziecko zostało porwane i tak spokojnie. Komiksy amerykańskie. Komiksy. Porywają ci dziecko i stwierdzasz, no dobra. W dniu narodzin, no, okej, okay. Zapomnijmy. Scenarzyści też, zapomnijmy o tym, nie? Spider-Man ma dziecko, luz. Nikt nie musi o tym wiedzieć. W dodatku, no on dorastał. Zaczęliśmy go obserwować, jak był właśnie nastolatkiem. Ostatecznie później był nawet nauczycielem w szkole, nie? Tak. Spider-Man zawsze działał solo, aczkolwiek kojarzymy, że był w Fantastycznej Czwórce, że miał swój epizod w Avengers. Na pewno warto przywołać crossover z Civil War, w którym to opowiedział się za Tonym Starkiem, Iron Manem. Dostał nowy kostium, Iron Spider, który miał mnóstwo wypasów. Trzeba na pewno wspomnieć o tym, że był Superior Spider-Man, czyli Doktor Octopus, który wszedł w umysł i zawładnął ciałem pająka na długi, długi czas. Znaczy... Chciał się stać lepszym Spider-Manem. Tak, stał lepszym. Superior. Po prostu wszedł w ciało Petera Parkera i wymazał świadomość Petera Parkera, że w ciele Petera Parkera była świadomość Doktora Octopusa. Wiem, jak to okrutnie brzmi, fatalnie, ale to są naprawdę dobre komiksy, dobre opowieści. Co jeszcze trzeba nadmienić? Saga klonów. Gdzie nagle... Dwie sagi klonów. Wyobraźcie sobie, że nagle czytelnicy dowiadują się, że słuchajcie, ej, ale tak naprawdę to te przez parę lat, paręnaście, jak nie parędziesiąt, oglądaliście, czytaliście historię Petera Parkera, który tak naprawdę nie jest oryginalnym Peterem Parkerem, tylko jest swoim klonem, a prawdziwy Peter Parker gdzieś tam sobie chodzi po Ameryce i sobie żyje i działa jako Scarlet Spider. No i to oczywiście to się tak okazało, że jednak nie, że to nie oglądaliśmy przygód klona, tylko to cały czas oryginalnego Spider-Mana. No kiedyś stał się też Peter Parker wielkim pająkiem, jeśli dobrze pamiętam. Ejku, no tych przygód było mnóstwo. No. Co warto jeszcze zaznaczyć, jeśli chodzi o broń, ponieważ Peter Parker na początku... No tak, nastolatek, który wykombinował sobie pajęczynę, której nie potrafili w sumie wykombinować... Znaczy nie wiem, czy nie potrafili, ale której... Znaczy nastolatek, który stworzył nową technologię, wyprzedzając w zasadzie całą swoją ludzkość, nie? Tak. Stworzył pajęczą sieć, która jest tak super wytrzymała w ogóle i jeszcze ją dopracowywał i to wszystko ze środków, które można dostać w każdym spożywczaku. A propos tej broni, to taka anegdota mi się przypomniała, którą przeczytałem jakiś czas temu odnośnie właśnie tych pajęczych wyrzutni, jeśli mogę tak to nazwać. Web-shooterów, tak. Ponieważ po pierwszej trylogii, którą zapewne pamiętamy filmowej, był wprowadzany taki twist, że to nie były urządzenia, tylko organicznie tworzył swoją sieć. Tak, i on w komiksie też miał w pewnym momencie organiczne web-shootery. Tak, ale słuchaj tego. Kiedy tworzyli nowe filmy z serii The Amazing Spider-Man, powstał pewien konflikt, ponieważ jedna strona chciała wprowadzić web-shootery normalne, natomiast szefowie studia, jeśli mogę tak to bardzo ogólnie określić w Sony, koniecznie chcieli zostać przy organicznych. No i przyszedł taki moment, gdzie Amy Pascal, która jakby tutaj zarządza tymi filmami w Sony, zaprosiła na spotkanie z tymi wszystkimi bossami Briana Michaela Bendisa, czyli jednego ze scenarzystów ze Spider-Mana. Tak. I on tylko tam wszedł i zadali mu tylko jedno pytanie. Organiczne czy mechaniczne? On powiedział mechaniczne i w tym momencie jeden z tych szefów tak... God damn it! I w ten sposób mieliśmy mechaniczne web-shootery w Amazing Spider-Manie. A ty byś wolał mechaniczne czy organiczne? Te organiczne, mimo że brzmią spoko, to wyglądały strasznie creepy. Znaczy ja jestem za organicznym, szczerze powiedziawszy. Nie pasuje mi technologia wyimaginowana. Ja się czułem bardzo niekomfortowo, jak pokazywali to na jego rękach, więc chyba nie jestem fanem organicznych. No tak, ale jak on to robi, nie? To jest tak, że jakby to jest ten element fantastyczny i to powoduje, Czekaj. No elementem fantastycznym jest to, że człowiek potrafi chodzić po ścianach. Nie no, spoko, ale to możemy jeszcze wyjaśnić ugryzieniem radioaktywnego pająka. To jest przecież możliwe. To rzeczywiście. Ale zrobić ze spożywczaka przynieść materiały, zrobić, wiesz, pajęczą sieć, no to już jest takie troszeczkę
jak dla mnie. Ja bym osobiście zdecydował się po prostu na organiczne webshootery. No i faktycznie Spider-Man przez pewien czas miał organiczne webshootery. Tak. Jeśli dobrze kojarzę, jak sam siebie urodził. Z End Queen. Tak. Później był właśnie też, jak jesteśmy przy supermocach, to on tracił swój pajęczy zmysł, zaczął uczyć się sztuk walki. Miał, przecież był jeszcze ten słynny, ten historia The Other, po której to Spider-Man miał takie ostrza wysuwane. Ale chyba szybko z tego zrezygnowali. Szybko z tego zrezygnowali, bez sensu, ale to była też fajna ewolucja postaci. On miał, wyobrazić sobie, z nadgarstków wychodziły mu takie ostrza. On był niczym w tym momencie jak Wolverine, który miał pazury akurat z górnej części tam dłoni, to ten miał z dolnej właśnie te ostrza. Miał lepkie ciało, czyli mógł sobie przylepić dzieciaka na plecy jak plecak i zdrapywać się po ścianie. Wygodne. Mógł czuć drgania lin. To też mu się sprawdziło, tak. Kiedy tam był, zawaliła się budowa, on tam zrobił pułapki. To nawet w filmie było coś podobnego, że on właśnie zrobił sieci w każdą stronę i to czuł... W pierwszym Amazing Spider-Manie tak Izarda chyba szukał. Zgadza się. I on wtedy właśnie w ten sposób sobie szukał, czy co jest gdzieś tam daleko, nie? No szybko z tego zrezygnowali, szkoda. Ale jakby, po co to mówimy? Jakby, bo tyle się działo w życiu Spider-Mana i jakby czytelnicy wchodzili na różnych etapach. No właśnie, to Filip, bo ty zadałeś takie bardzo ważne pytanie. Czy ten filmowy Spider-Man jest twoim Spider-Manem? Znaczy, jaki jest twój Spider-Man? Jaki jest twój Spider-Man? Jaki jest twój Spider-Man, Filipie? Wiesz co? Ja akurat zacząłem czytać Spider-Mana w latach 90. T.M. Semiki oczywiście i to była historia z Vulturem akurat. Ten, który jest w filmie. Więc to był jakby pierwsza postać, z którą się zetknąłem, jeśli chodzi o Spider-Mana. Wtedy była historia, jak powrócili rodzice. Się okazało, że to nie są jego rodzice. To są klony! Tak, to są jakieś klony czy roboty, nie pamiętam, i Vulture, dziadziuś staruszek, wciągnął z nich ich młodość i sam stał się młody. Myślałem, że sam się stał rodzicami Parkera. Ale jakby ten Spider-Man to jest właśnie z tego okresu, to jest ten mój Spider-Man. Ale to wtedy był nastolatek, student? No tak bardziej między student, nie, taki bardziej już po studiach, nie? Mhm. Ja powiem osobiście, że moje pierwsze zetknięcie ze Spider-Manem to kreskówka z lat 90. I muszę... W ogóle super sprawa, bo okazuje się, że twórca tej kreskówki jest bardzo aktywny w social mediach. Ma swoje takie konto na Facebooku dotyczące tego właśnie serialu, gdzie często komentuje jakieś artykuły na temat jego serialu w sieci i tak dalej. Dużo rzeczy zdradza na jego temat. Neguje jakiegoś rodzaju plotki albo doniesienia, albo jakieś takie utarte informacje, które się powtarzają, a nie są prawdziwe. Tak, kreskówka z lat 90. to jedno. Ona była super. Mnie się podobało chyba najbardziej ten etap, gdzie zaczęli się bawić wielkim uniwersum, gdzie mógł używać wielu postaci, żeby jej pokazać w tym serialu, jak mieliśmy o tych zapomnianych bohaterach II wojny światowej. To było coś niesamowitego. Potem jak była nie wiem jak to się nazywało w serialu, ale to takie Spider-Verse, gdzie mieliśmy Spider-Manów z różnych rzeczywistości, mm-hmm. gdzie ten jednym z nich był ten z naszego świata, który był aktorem, który grał tak, Spider-Mana. Z udziałem Stana Lee w tym odcinku. Niedokończona ta historia. Tak, tak. Nigdy nie nagrali zakończenia. Nagrali w formie audycji słuchowiska radiowego niedawno właśnie. To jest dostępne na razie dla nielicznych. O kurczę. Ale jest. I taka ciekawostka, nawiązując do smutnego wydarzenia z ostatnich kilku, chyba już minął chyba tydzień, zmarła żona od Stana Lee, która podkładała głos w tej kreskówce w wersji oryginalnej, Madame Web. Taka ciekawostka. Natomiast serial jednym, ale komiksy. Ja się wciągnąłem w komiksy ze Spider-Manem, czytając to, co wydawał Dobry Komiks, czyli etap Peter Parker Nauczyciel. I strasznie mi się podobał ten motyw. I dla mnie może Parker występuje często w tych inkarnacjach jako nastolatek, ale strasznie mnie pochłonęła ta jego wizja, że jako dorosły mężczyzna powraca do szkoły, w której się uczył i staje się nauczycielem. No coś mega fajnego, super pomysł. Co prawda, no nie znam zbyt dużo komiksów, tylko to, co było wydane po polsku, ale byłem tym po prostu zachwycony, bardzo dobrze mi się to czytało i kiedy wyobrażam sobie Petera Parkera, to głównie chyba w tej roli, na tym etapie.
No tak. I czy to też jest ważne, jeśli chodzi o tego nastolatka, no bo jakby... No my tak. Teraz mówimy o tym, że nasz status quo Spidermana to już jest dorosły, ale właśnie przez to, że w latach 60. on debiutował jako nastolatek, to było coś nowego. Dlatego Marvel tak. przyciągał czytelników do siebie, bo on pokazywał swoich bohaterów z wadami, że oni mają swoje problemy. I tutaj nastolatek, z nim się mogli utożsamiać dzieciaki, czyli głównie odbiorcy komiksów tak naprawdę. Spiderman, który no, musiał uczyć się do klasówki, który miał problemy w szkole, w dodatku był gnębiony, bo był kujonem, ale cały czas skrywał sobie wielką moc i nie chciał zdradzać się z tą całą mocą. To było coś, z czym mogły się dzieciaki identyfikować, a nie bohater z Długiej Wojny Światowej, multimiliarder, czy naukowiec, Bóg. Który, czy no, Bóg z mitologii nordyckiej, nie? Tak. Więc jakby to był sukces niewątpliwy Spidermana i to, że on pokazuje tą swoją naturę ludzką, że mamy ten motyw obyczajowy, jego prywatne życie jako zwykłego obywatela, mieszkańca Nowego Jorku, no to jest to, co przyciąga właśnie. Tak, i to jest, a propos tego, że to jest jakby postać, która no, nie ma idealnego życia. Może on wykonuje bohaterskie czyny, ale publicznie zwykle jest nienawidzony przez wielką kampanię gniewu J. Jonah Jamesona. Targają nim różne tragedie, ale mimo to cały czas wstawał na nogi i robił co w jego mocy, żeby pomóc ludziom. No i też trzeba wspomnieć, że to jest kluczowa postać w uniwersum Marvela, jedna z najważniejszych i w komiksach Spider-Manem zadebiutowali tacy bohaterowie jak Punisher. Tak. Jak Blade. Blade. Blade, Łowca Wampirów, doczekał się przecież 3 filmów. Punisher również doczekał się co najmniej 2 filmów. 3. 3 nawet. I teraz będzie miał swój serial. Tak, więc i oni pojawili się po prostu w Spider-Manie, nie? Jako tam wrogowie, coś. Punisher mnie dostał przecież zlecenie na zabicie Spider-Mana, więc to jest jakby o czym świadczy ta postać, że pomimo, że on na zawsze miał solowe historie, to jednak miał wpływ na całe uniwersum. A teraz tak uświadomiłeś taką śmieszność, może, nie wiem, czy to było celowe, ale kiedy powiedziałeś o Punisherze, który miał zabić Spidermana, debiutując w Spider-Manie, to teraz sobie porównaj to do sceny z Civil War, kiedy Punisher przyniósł do ruchu podziemnego jakby tak. bohaterów zranionego Spidermana, żeby go uratowali. Fajna analogia. A jaki jest wasz Spider-Man? Tak, piszcie, prosimy was serdecznie, prosto z kadru na Facebooku. Mamy też pierwsze pozdrowienia. Pozdrowienia od Krzyśka z Torunia, więc pozdrawiamy też słuchaczy w Toruniu. I mamy również pozdrowienia od Sylwii z Holandii, z miejscowości Tilburg. Także bardzo nam miło, że jesteśmy właśnie słuchani. I też pozdrawiamy Tilburg. Bardzo nam miło. Tak, jak najbardziej. I teraz będziemy... Przejdźmy do filmu. Tak, ale to chyba za chwileczkę. Za chwileczkę. O, wracamy, no tutaj kolejne smaczki wyszukujemy, tak naprawdę, o których nie powiemy na antenie, bo byłyby to spoilery do filmów, aczkolwiek tak, film Spider-Man Homecoming, to jest już trzecia aktorska adaptacja przygód z Człowieka Pająka. Tym razem oczywiście, jak doskonale wiecie, w uniwersum tym kinowym Marvela. I na początku warto wspomnieć rzecz istotną, że ten film wspaniale wpisuje się w chronologię wydarzeń, którą mieliśmy w takich filmach jak Captain America 2, jak Avengers oraz Avengers 2. Ten film, chociaż powstał, tak naprawdę nie był, z tego co się orientuję, nie było na początku w pierwotnych planach scenariusza do Spider-Mana. Tak, z tym to w ogóle było zabawnie, bo... Tak, bo prawa autorskie do Spider-Mana miała firma Sony. Tak jest, dokładnie. Oni się dogadali, dlatego Pająk wystąpił w Civil War. Został dograny do Civil War, Captain America 2. 3. Civil War to Captain America 3. 3? Tak. 3, przepraszam, faktycznie. Więc w tym momencie... No i oni po prostu musieli jakby dograć ten scenariusz i on pasuje idealnie z kolejnym puzzlem, który razem tworzy pełną układankę. Świetnie się wpisuje, ponieważ no myślę, że to nie będzie zaskoczeniem, że jakby znowu mamy pokłosie tego, co wydarzyło się w innych filmach. W Avengers 1 przede wszystkim, najazd kosmitów, którzy zostawili swoją technologię. Mm-hmm. Co się z tą technologią dzieje? No, do tej pory nas to w zasadzie nie interesowało, bo to można było
wyjaśnić jednym zdaniem, że no, tam technologię usunęliśmy i spoko. A tutaj rozpoczynamy właśnie historię tego, że akcja dzieje się właśnie na moment po Avengers 1, co się dzieje z tą technologią tych najeźdźców z innego wymiaru. Potem skaczemy szybko po innych filmach, które już były oczywiście nakręcone, bo Spider-Man prowadzi swojego vloga. I, Którego nie może opublikować. Tak, i mamy takie od razu przypomnienie wszystkiego, co wydarzyło się do tej pory. Oczywiście również z udziałem Spider-Mana. No i rozpoczyna się akcja. Tak, i tak jeszcze tylko dodając kilka słów odnośnie tego pojawienia się Spider-Mana w tym filmowym uniwersum. To, że on wystąpi w Civil War, ogłoszono w lutym 2015 roku, a w 2016 mieliśmy już właśnie w Civil War to premiera i to, kurczę, niecały rok. Przy czym czytałem, że z tym Civil War to zawsze było tak, że twórcy mieli od samego początku przygotowanych kilka wersji scenariusza z udziałem Spidermana bądź bez niego. Więc prawdopodobnie tutaj udało im się dobić odpowiedni, no, że tak powiem, deal. Wszystko się poukładało jak trzeba. No i dzięki temu mamy pajączka w końcu w tym wielkim uniwersum. Zresztą niektórzy sądzili, że ten tytuł Homecoming, powrót do domu, jest swego rodzaju taką symboliką też dla tego przejścia. Natomiast tak, zaczynamy ze Spider-Manem w bardzo mocno ukształtowanym świecie już po wielu wydarzeniach. Tak, aczkolwiek sam Spider-Man jest totalnie nieukształtowany. Przypomnijmy, że on z takim odkryciem Tony'ego Starka, którego angażuje, od razu wrzuca go na głęboką wodę. I to miesza mu w głowie, ponieważ chce iść na kolejne misje. Już chce, wyrywa się do akcji, aczkolwiek nie ma odzewu ani od nikogo od Tony'ego Starka, nikogo oczywiście z rządu, z Shield, z Avengers. No i tutaj widzimy właśnie początkującego Spider-Mana. To jest bardzo ważne, że on jest początkujący, on popełnia mnóstwo błędów. Kiedy jest sytuacja jakby kryzysowej, to jeszcze nie jest taki pewny siebie, krzyczy o pomoc. Kiedy pomaga ludziom na ulicy, to mnóstwo błędów również popełnia, ponieważ nie potrafi jeszcze zorientować się, czy dana osoba jest złodziejem, czy jest właścicielem danego samochodu. Kiedy goni jakiegoś złodzieja drobnego, to nie wie, co zrobić tak naprawdę z jego łupem, komu mu go oddać. Więc jakby pokazane są nam takie sytuacje problematyczne, że tak powiem, które on na początku, kiedy jeszcze nie ma doświadczenia jako w działalności superbohaterskiej, błędy jakie popełnia. Tak, to jest zdecydowanie ten licealny Peter Parker, gdzie reżyser, którego swoją drogą Spider-Man jest zaledwie czwartym filmem wedle jego filmografii, skupił się właśnie bardziej na tym wizerunku bohatera takiego bardzo slapstickowego, bym mógł powiedzieć. Prawda? Że on tam się przewraca, uderza o ścianę czasem i tak dalej, więc jakby w tym jego jeszcze braku ukształtowania tego superbohaterskiego jest też pewnego rodzaju taka slapstickowa komedia. No i oczywiście dostajemy jego całe podstawowe otoczenie, ale co jest najciekawsze, film moim zdaniem raczej celowo unika powtórek tego wszystkiego, co mieliśmy już w dwóch poprzednich seriach. Tak jest. Jakby sukcesem Spider-Man Homecoming, bo mówimy tutaj o naprawdę dobrej produkcji, nie? O tym nie powiedzieliśmy. Idźcie do kina, słuchajcie. Mówimy o filmie, ale nie mówimy, że jest genialny, że jest po prostu rewelacyjny, świetnie się wpisuje, kawał dobrej rozrywki. Naprawdę, idźcie zobaczyć Spider-Mana na dużym ekranie, bo naprawdę warto. No i tak, no i przede wszystkim sukcesem Spider-Mana Homecoming jest to, że nie popełnili błędów z poprzednich Spider-Manów, czyli nie pokazali znowu śmierci wujka Bena, czyli nie pokazali, w jaki sposób dostał swoje supermoce. Jest tylko jedno zdanie, gdzie on swojemu koledze mówi, że ugryzł go pająk, ale ten pająk już nie żyje, nie? Nie ma w ogóle jakby ugryzienia pająka. Nie ma tego, co spowodowało, nie ma w ogóle nawet, być może nawet to się nigdy nie wydarzyło, cała ta zabawa w zapaśnika zbierającego pieniądze w tajemniczych okolicznościach. Tak, no nie ma tego wszystkiego, nie ma śmierci wujka Bena. Tak. Jest tylko jedno nawiązanie, nie bezpośrednie do tego. Peter w jednej scenie tylko mówi, że
kiedy rozmowa chyba tyczyła się tego jego działań i tak dalej, kiedy on nie chciał jej za bardzo denerwować, a tak, to kiedy właśnie tłumaczy pewnej postaci, że czemu nie może za nic zdradzić May, że jest Spider-Manem, bo nie chce jej denerwować, szczególnie po tym, co przeszła w ostatnim czasie. Tak, też jest o tym mowa w takim razie. I myślę, że to jest chyba największą siłą tego filmu, że jednocześnie nie pokazuje to, co już widzieliśmy dwa razy, ale wciąż widzimy tam wiele takich najbardziej elementów spójnych z całą mitologią pajączka, że nie odczułem w ogóle tego braku, absolutnie. Znaczy, w ogóle przede wszystkim pokazali w końcu to, czego jeszcze nigdy nie pokazali, czyli tutaj będzie ten mikrospoiler, jak Spider-Man radzi sobie na przedmieściach. Tak, to jest dokładnie, to jest coś, co często ludzie zarzucali w ogóle. Tak, że on strzela gdzieś w górę pajęczyną i o co się zaczepić? Tam jest drzewo tylko, latarnia co najwyżej. Spider zawsze go takiego kozaka pokazują w mieście, ale jakby poza miasto poszedł, no to co by wtedy zrobił? No właśnie. W grach komputerowych był niewidzialny sufit, więc zawsze mogłeś sobie pochylać się siecią, tak. Ale tak normalnie, no to co? No i tutaj jest, w końcu to pokazali. Kosztem tego, że nie widzieliśmy scen, kiedy on się faktycznie buja po tych drapaczach chmur. Tak, to jest bardzo dobra tak, uwaga. Tego nie ma. To zostawili Amazing Spider-Manowi po prostu, więc w tym momencie nie było pokazu efektów Tarzana. Warto, co jest też ważne w filmie komiksowym, żeby były motywy poukrywane dla miłośników komiksu, takie, którzy tylko nie wyłapią. W tym momencie warto zwrócić uwagę, że no to jest pierwszy film z tego uniwersum ze Spider-Manem, czyli pierwszy wróg. Zawsze w pierwszym filmie jest ten najważniejszy. Kto jest najważniejszy od Spider-Mana? Norman Osborn, Green Goblin, albo Venom, albo ten Doktor Octopus. Jest wielu, kurczę. Kto jest tym najważniejszym? A tutaj dali Sępa, Vulture. Pojawiają się też mini bossowie. Nie wiem, na jaką macie wiedzę na temat filmu, więc nie będziemy zdradzać, kto jeszcze się pojawia. Możemy podpowiedzieć, żeby zwracać uwagę na nazwiska osób, które pomagają Vulture'owi, dokładnie. Zgadza się. Więc Vulture, ale on jest faktycznie, był pierwszy w Sinister Six, pierwszej występował, nie? Więc jakby to też jest postać dosyć istotna dla Spider-Mana, tym bardziej to jest taki zwierzęcy bohater, bo Spider-Man zawsze miał takich właśnie zwierzęcych przeciwników, nie? Właśnie o przeciwnicy świadczą o danym bohaterze tak naprawdę. No i ale tutaj jest świetne to rozegrali, ponieważ ci, którzy znają przygody Spider-Mana, wiedzą, kim jest Norman Osborn, to zobaczą bardzo dużo podobieństw do Sępa. Tak. I to też w tym momencie was informujemy. Zwróćcie na to uwagę, bo w tym momencie ci, co kojarzą komiksy, świetnie się w tym orientują, będą widzieć dużo właśnie takich rzeczy, których nie wyłapie przypadkowy widz, a które dodadzą na pewno smaczku i dzięki temu faktycznie Vulture może być tym pełnoprawnym, pierwszym, podstawowym wrogiem Spider-Mana w tym uniwersum. Tak, i ja muszę przyznać, że teraz tak, podobała mi się ta postać w tym filmie i nie podobała mi się tylko dlatego, że zagrał ją Michael Keaton, czyli Batman z filmów Tima Burtona. Podobała mi się z kilku powodów. Po pierwsze, jest to chyba... Dobra, okej, to co bym teraz powiedział byłoby w sumie w jakimś sensie spoilerem, więc może pominę ten jeden z tych powodów, ale inny powód. Taki bardziej przyziemny. To jest człowiek, który ma tak prostą motywację, że jest totalnie wiarygodny pod kątem tego, co robi i dlaczego robi. Tak, Spider-Man nie ratuje świata, znaczy ratuje poniekąd. W pewnym sensie. W pewnym sensie, ale nie, że konkretnie, że nie ma, nie wiem, to jest bardzo, bo to jest bardzo lokalny film. To nie jest stawka o cały świat, o całe miasto. To jest bardzo lokalny, schowany na bardzo małym terytorium, jeśli mogę tak to nazwać, konflikt. Chętnie bym o tym pogadał trochę szerzej, może przy jakiejś innej okazji, to bardziej byśmy mogli spoilerowo już bez ograniczeń poopowiadać, ale myślę, że to chyba jest największy plus tego złoczyńcy w tym filmie. Michael Keaton zagrał go wyśmienicie, moim zdaniem. Jest taka scena jedna w samochodzie i ci, co widzieli film, będą wiedzieć. Chyba najlepsza scena w całym filmie razem z udziałem właśnie postaci granej przez Keatona. Ale Keaton nie jest jedynym aktorem takim dużym, który gra w tym filmie, ponieważ w filmie też pojawia się Iron Man, który był tak strasznie wciskany w marketing tego filmu, że... Go tam nie ma. Właśnie, ja się tak strasznie bałem, że on przyćmi całą resztę, a go tam jest bardzo niewiele. Bym powiedział, że
Ale wystarczająco. Tak, ale jak już jest, to te relacje Iron Man, Spider-Man są rewelacyjne. To jest coś, chociażby dla tych rozmów, ja z chęcią obejrzę ten film jeszcze raz, żeby po prostu zobaczyć, jak te relacje się po prostu rozwijały, no bo oczywiście domyślacie się, że Spider-Man chce udowodnić Tonemu Starkowi, że jest po prostu, no, ważnym ogniwem i zasługuje na szacunek. Już tutaj chciałbym powoli kończyć o filmie, ale jeszcze parę rzeczy chciałem powiedzieć. Przede wszystkim taka myśl, nie ma jakby wielkiego finału, znaczy oczywiście jest finałowa walka z bossem, ale jakby nie ma takiego złowieszczego planu, który by się kulminował i w ostatniej chwili bohater ten krzyżuje plany. To jest też fajne, że... Tak, jakby... oczywiście co, dla mnie jakby substytutem tego, o czym mówisz, jest ostatnia konfrontacja Petera Parkera z... Nie powiem czym, ale z pewnym motywem, który był chyba jakby też jednym z głównych problemów w całym filmie. No tak, ale jakby to nie był plan, na który on się szykował, że od początku naszym celem jest to i to, nie? No tak, ale to jest, myślę, że ta scena chyba była taka dosyć... Nie, ale to jest właśnie fajne, że jakby ten plan tego filmu, formuła, jest w tym momencie inna. Jest, i to jest, bardzo mi się podoba. Tak, rzeczywiście. To jest takie płynne, dokładnie, to nie jest sztampowe, przewidywalne, to jest płynne. Ja się zastanawiam, kurczę, ten film się zaraz skończy, czy coś jeszcze będzie? Miałem takie uczucie, nie? Tak. Co mi przeszkadza? Bo ten film ma wady. Znaczy, mówiliśmy na początku też przede wszystkim o tym, jaki to jest Spider-Man, jaki jest status quo. I to jest Spider-Man z serialu animowanego Ultimate Spider-Man, gdzie on podlega akurat Nickowi Fury'emu, ma swoją jakby szkółkę mutantów, bo to w zasadzie do X-Menów przypomina, gdzie Spider-Man dowodzi grupą superbohaterów, gdzie tam jest Nova, Iron Fist, Power Man, White Tiger i on też tam na przykład właśnie ma strój, ma ekstra wypasy, zabawki, ma nawet motor, kurczę, to jest akurat fatalny pomysł, motor, żeby jeździć po pajęczynach między blokami i wieżowcami. No i to jest właśnie ten Spider-Man ze względu na tą technologię. Ta technologia to nie jest coś, co Spider-Man tak naprawdę potrzebuje. To też poniekąd... Myślę, że mało kto go kojarzy z technologią. No właśnie, i to jest dla taki bardzo, bardzo współczesny Spider-Man, co nie do końca może odpowiadać. Ta technologia nie przeszkadzała mi, w jakiś sposób mnie drażniła, że on nie powinien aż tak bardzo na niej polegać, ale to był fajny dodatek, nie? Faktycznie, kiedy przypominał mi się komik Civil War, kiedy on miał po prostu Iron Spider i tam wtedy też był podział czytelników, że ten Iron Spider to jest zło, inni mówili, że to jest coś fajnego. No więc obejrzyjcie, sami ocencie, ale co mi najbardziej nie odpowiadało w tym Spider-Manie, brak pojęczego zmysłu. To jest coś, co identyfikuje, co daje przewagę Spider-Manowi. Spider-Man nie byłby Spider-Manem bez pojęczego zmysłu. On, chodzi po ścianach, ma super siłę, to jest silniejszy niż inni bohaterowie, wbrew pozorom. Jest jeden z najsilniejszych bohaterów uniwersum Marvela, takich street level oczywiście, ale nie ma tutaj pojęczego zmysłu, przynajmniej nie był on pokazany, bo on daje się obrywać i tak dalej, a to jednak, ty wiesz, na rysunkach komiksowych, te takie pioruny wokół głowy, jego rozważania, to jest to, czym jest Spider-Man. Pozbywając go pajęczego zmysłu, tworzymy zupełnie nową postać. Ja tak bardzo króciutko powiem tylko o tym, co mnie się do końca nie podobało, to mimo tego, że Starka było bardzo mało, to jednak miałem pewien problem z tą postacią, ale nie będę mógł o tym za dużo powiedzieć, bo to już znów kolejny raz spoilery. I też jakby to wywodzi się troszeczkę poniekąd z jego relacji ze Spider-Manem. Nie jestem do końca jeszcze przekonany, czy w pełni podobała mi się charakterystyka samego Petera Parkera. Nie jestem do końca do niego przekonany, mimo że fajnie mi się go oglądało na ekranie. Nie jestem do końca przekonany, czy ta postać w sposób, w jaki została napisana, na pewno ją, że tak powiem, kupuję tak jak kupowałem go w kreskówce czy w filmach z Sama Raimiego. I tutaj mam z tym mały problem. Może drugi seans to rozwieje. Natomiast to, co jeszcze chcę na sam koniec dodać, świetnie uchwycone liceum. Świetne uchwycone relacje Petera z innymi bohaterami pochodzącymi z jego otoczenia. Coś niesamowitego. Wielki plus za to. Naprawdę super. Pod tym kątem ekstra. I obejrzyjcie koniecznie Ironmana 3 przed seansem Spider-Mana. Tak. To jest bardzo ważne. Wbrew pozorom warto znać, trzeba znać Ironmana 3, żeby skumać to, co mówi Iron Man. I są dwie sceny po napisach. Tą drugą, na nią musicie poczekać. Koniecznie. Koniecznie. Będziecie pełni zadowoleni. Idźcie na Spider-Man Homecoming
Koniecznie. Bardzo dobry film, warto go zobaczyć, świetna rozrywka, nowy Spider-Man, świetny Spider-Man, rewelacja, a my wracamy do komiksów po przerwie. Wracamy po przerwie muzycznej. Teraz przejdziemy do komiksów ze Spider-Manem. Tak. Przenieśliśmy do radia parę ciekawych rzeczy. Rozpoczniemy od przegląd komiksów od wydawnictwa Mucha Comics. Komiks Spider-Man Władza. Kojarzycie Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera? No myślę, że tak. Bo nie, sumie... ja nie wiem, co to za komiks, nie znam. O ty, nie układa, on się wygłupia. On bardzo zakochany jest w tym komiksie. Ja też w sumie. Jeden z najlepszych komiksów, jakie można przeczytać z Batmanem. Powrót Mrocznego Rycerza, który zmienił oblicze Batmana, wprowadził taki mrok do tej postaci i mamy teraz to samo, tylko że ze Spider-Manem, czyli akcja dzieje się bardzo, bardzo w przyszłości. Człowiek Spider-Man, Peter Parker, jest w sumie już takim staruszkiem, zrysowany jako jakiś schorowany dziadek. No i mamy Nowy Jork, Mary Jane nie ma, Jonathan Jane Jameson jest w ogóle jakimś też takim dziadkiem i ogółem sytuacja jest taka, że na ulicach jest wojsko, czy tam jakaś taka, nie wiem, bojówka, taka policja, ale nie policja, którzy pałują wszystkich za byle co, ogółem wprowadzają taki terror i jest główny zły, to jest taki no właśnie człowiek władzy, który ma mass media za sobą i on chce wprowadzić taki plan, który polega na tym, że, uwaga, rozłożą taką barierę wokół miasta. Mur. Nie, barierę taką, że jest nawet scena, że jest ta bariera, ona jest taka czerwona, świeci, czy nie czerwona, ale taka, że niby taka ognista coś i ptak chce przelecieć, ale płonie. Ojejku, to jest tak nadużywany motyw. Jak pokazać działanie niewidzialnej bariery? Niech ptak przeleci i go zabije, albo no, się stuknie, odbije. I umrze. Nie? Uwaga, takie ogłoszenie do komiksowych twórców. Przestańcie zabijać ptaki w komiksach. I ogółem, tak, historia polega na tym, że w zasadzie człowiek pająk musi wrócić do gry po wielu, wielu latach przerwy, żeby no, coś zrobić w tym mieście, ponieważ coś się dzieje nie tak. Ludzie schodzą do podziemi, bunkrują się, no, to, żeby przed tą policją uciec bunkrują się na zasadzie, że schodzą do podziemi, na zasadzie, że uprawiają politykę, żeby wprowadzić jednak ład, bo ten ład, który jest sprawowany taką siłą, przemocą, jest niefajny. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o komiks, to teraz, znaczy jeśli chodzi o fabułę tego komiksu, no to teraz jakby o całości, jak to zostało tak skonstruowane w ogóle autorzy, kim są autorzy, kogo my tu mamy. Kerr Andrews za scenariusz odpowiedzialny i on wraz z Jose Villarubia są odpowiedzialni za szatę graficzną. I ogółem komiks porównywalny jest faktycznie do Powrotu Mrocznego Rycerza, ale to są totalnie dwa bieguny. Tak jak Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera jest komiksem genialnym na swój sposób, rewelacyjnym, to Spider-Man Władza jest porażką totalną. Przede wszystkim wycięto Spider-Mana z uniwersum Marvela. Nie mamy nic mowy o tym, że minęła era bohaterów i terrorystów z supermocami. Teraz wszyscy pilnują, ta cała właśnie policja pilnuje porządku, jest okej, ale nic nie ma mowy, co się stało, nie wiem, z X-Menami, z Avengers, z Fantastyczną Czwórką, z całym pokoleniem właśnie superbohaterów, więc okej, ten Spider-Man trzeba go traktować, chociaż to jest takie ciężko, ponieważ to jest część wielkiego uniwersum, ale on tu jest wycięty. I to jest, porównując do Powrotu Mrocznego Rycerza, gdzie Batman jednak to był świat, gdzie był Superman, gdzie był Green Lantern, gdzie są Flash, Atom i inni bohaterowie. Tu jest tylko Spider-Man i tam niektórzy złoczyńcy. No jacy złoczyńcy, no jak już kupicie komiks i na tylnej okładce będziecie wiedzieć kto, ale ja wam nie powiem, bo spoiler. Co dalej? Pozytywnym plusem jest to, że nie ma Mary Jane. Mary Jane nie żyje, dlaczego? Sprawdźcie w komiksie, ale to jest jedyny plus tego komiksu. Spider-Man jest właśnie taki stetryczały i to jest mnóstwo takich, kurczę, takich błędów. Przede wszystkim ta bariera. Co to jest za pomysł? Robimy barierę, że nawet ptaki nie mogą przelecieć, to co, chmury też nie przelecą, nie będzie tam nigdy padał deszcz. Nie
niby fajnie, ale jak to jest, że on, ta bariera idzie do ziemi i pod ziemią też, że będzie można się dostać tylko pod ziemią, można się podkopać tunelem, co tym, co w takim razie z wyżywieniem tego miasta, jak mają przyjeżdżać ciężarówki z zaopatrzeniem, kurczę, żywność, woda, ludzie będą skazani na siebie, to jest, no trzeba było być, nie obrażając nikogo, ale trzeba być naprawdę niedoświadczonym, nieświadomym, młodym czytelnikiem, żeby stwierdzić, że to jest pomysł, który się trzyma kupy. Tak naprawdę. Więc no bez sensu. Co tu jeszcze? Szata graficzna. I tutaj mam problem, bo chciałbym wieszać psy na tych rysunkach, ale stwierdziłem, że kurczę, może ten komiks tak naprawdę wybiega w przyszłość. Może tak naprawdę te trendy, które tu są przedstawione, będą popularne za 10-15 lat. To będzie standard wtedy. Ogólnie jak to wygląda? Zwróćcie uwagę na tła. Tła to są wizualizacje. Wizualizacje, które na których są rysunki. I to czasem ma się do siebie jak pięść do nosa, zwłaszcza kiedy po prostu mamy jakieś takie odważne ujęcia, jakieś tam, nie wiem, drzwi, odczuwamy taką pustkę, te drzwi są płaskie, to jest tak, że mamy ścianę, ktoś zrobił, nie wiem, czy kojarzycie grafikę 3D, ktoś zrobił w SketchUpie tam sześcian i po prostu narzucił na to, na jedną ścianę tekstury, na której są okna, drzwi i wiadomo, że z daleka, patrząc na to, to będzie okej, fajnie, bumping, wszystko siedzi, ale jak podejdziemy bliżej, bo będzie ujęcie z góry, to zobaczymy, że to jest super płaskie i to już po prostu jest karygodne. No i mamy tutaj właśnie takie ujęcia, które po prostu to, no, psują wrażenie. Komiks, który jest świetną ciekawostką, naprawdę fajnie, że powstał. To jest tak, że no, on jest dosyć naiwny, bardzo ponury przede wszystkim i jest, kurczę, akcja jest bardzo prosta, no to jednak no jest to ciekawy eksperyment, fajny motyw, chociażby dlatego sprawdźcie, co się stało z Mary Jane w tym komiksie, chociażby dlatego pomysłu o relacjach Peter Parker Mary Jane warto sięgnąć po ten komiks, aczkolwiek porównując go do Mrocznego Rycerza, bo ewidentnie zamysł był taki, żeby zrobić Mrocznego Spidermana, który powraca jako dziadek po paru dziesięciu latach siedzenia w spoczynku, no to ten zamysł nie wyszedł i komiks podoba się tylko największym fanom Spidermana, także komiks Władza, okej, fajny eksperyment, ale są lepsze rzeczy z tego wydawnictwa o tej postaci. No i w sumie w ten sposób płynnie przechodzimy do innej propozycji Mucha Comics z postacią Człowieka Pająka. Jest to album Spider-Man Niebieski i mówiąc tutaj o Spider-Man Niebieski, zamykamy pewną epokę, ponieważ jest to ostatni komiks z tak zwanej kolorowej serii, której przedstawiamy na antenie prosto z kadru. Mówiliśmy o Daredevilu, mówiliśmy o Kapitanie Ameryce, mówiliśmy o Hulku. Teraz Spider-Man, który pierwotnie wyszedł w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela i też z tego powodu no, najwyraźniej wydawnictwo Mucha musiało trochę odczekać, aby móc powrócić do tego albumu, szczególnie, że te pierwsze wydanie z kolekcji jest już wyprzedane od jakiegoś czasu. I Spider-Man Niebieski, to jest formuła, którą już znamy. Postać wspomina wydarzenia przeszłe i odnosi się do nich w jakiś sposób. Tutaj mamy Petera Parkera, który nagrywa wiadomość do nieżyjącej już Gwen Stacy i wspomina o ich przeszłości, o tym, jak się pierwszy raz spotkali i co też Parker w tamtym czasie robił jako Spider-Man. Więc swoją drogą jest to przejście przez stare wydarzenia, pewnego rodzaju rekreacja, spojrzenie z innej perspektywy na wydarzenia, które rzeczywiście wydarzyły się w komiksach ze Spider-Manem. W konkretnych numerach nawet są wspomniane tutaj w dodatkach, które się znajdują w komiksie. I cóż, mam z tym komiksem mały problem, bo teoretycznie czytało mi się go bardzo dobrze. Tim Sale jakościowo pod kątem rysunków w kolorowej serii wypadł tutaj najlepiej moim zdaniem. Jego kadry ze Spider-Manem wyglądają niesamowicie. Natomiast scenariusz przede wszystkim miał się skupić na postaci Gwen Stacy, której tutaj jest bardzo niewiele. Zostaje też tutaj pokazana Mary Jane, pierwsze odtworzenie z pierwszego spotkania Parkera z Mary Jane. To siedzi na sofie, mówi cześć tygrysie? Nie no, przyszła do domu. Nie, że siedzi na sofie, ona przychodziła do mieszkania wtedy. Tak? No. I... A byłbym przysiąg, że ona siedziała i ten, ale okej. I tak, jakby
Centralną osią tej opowieści jest to, jak Parker poznaje Gwen Stacy, poznaje Mary Jane, jednocześnie musi żyć jako Spider-Man i nie potrafi którejkolwiek z tych znajomości, związków w jakiś sposób utrzymać bądź ukierunkować w konkretny sposób. Mamy tam też starcie z Green Goblinem, pojawia się Harry Osborn, Flash Thompson i powiem szczerze, że gdyby ktoś mi powiedział, że ten komiks przede wszystkim ma odnosić się do wspomnień Gwen i jako ona jest tym najważniejszym punktem, to bym się z nią nie zgodził. Ponieważ ja czytając ten komiks, widziałem komiks, w którym postaci Gwen Stacy i Mary Jane jest po pierwsze bardzo, bardzo mało. Zdecydowanie brakowało więcej takich scen okolicznościowych między Peterem a Gwen na przykład. I same te dwie postacie kobiece praktycznie nie mówią o niczym innym, jak tylko o tym, że chcą się spotkać z Parkerem, albo mówią o Parkerze, nawet jak ze sobą rozmawiają między sobą, tylko gadają o Parkerze. Brakuje w tych postaciach charakteru, brakuje w tych postaciach czegoś, za co bym mógł je polubić, albo mógłbym chociażby je scharakteryzować w jakiś sposób. Nie wiem, czy tutaj problem wynika też z tego, że nie znam też tych oryginalnych komiksów, do których odnosi się ta historia. Więc być może to przede wszystkim miała być bardziej skierowana historia dla tych fanów, którzy już znają te postaci jako z ustawionymi charakterami, kim są i tak dalej. Natomiast dla mnie jako odbiorcy czytający to jako coś osobnego, te dwie postaci wydawały mi się bardzo mało interesujące. No miały kilka fajnych scen, ale wręcz nie wiem, pojedynczych dla każdej z tych dwóch, to znaczy dla Mary Jane i Gwen. Ale mnie to jest było zdecydowanie dla mnie za mało. Gdyby ktoś miał mi ktoś by mnie poprosił o to, aby scharakteryzować ten komiks, to bym prędzej powiedział, że odnosi się nie do Petera, Mary Jane i Gwen Stacy, a do Petera, Harry'ego Osborna i Flasha Thompsona, bo tutaj jest też rozpoczęcie przyjaźni między Peterem a Harrym i zapowiedziane no, coś nieuniknionego, co się stanie później z Green Goblinem. Jest też tutaj scharakteryzowany Flash Thompson, który pod wpływem działań Spidermana podejmuje bardzo ważną decyzję życiową. I to jest w tym chyba komiksie najmocniejszym punktem, a nie Mary Jane i Gwen Stacy. I to mnie w sumie najbardziej w tym komiksie zdziwiło. Artystycznie Tim Sale wykonał świetną robotę. Natomiast Jeff Loeb, który jest autorem scenariusza, no, dla mnie wyszło mu coś chyba nie to, co było zamierzone. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Może to też wynika z tego, że te postacie były charakteryzowane w taki sposób też właśnie w tych starych komiksach i dlatego też jakby duch pisania tych postaci w taki sposób został utrzymany. Ciężko mi to stwierdzić. Natomiast czy mogę powiedzieć, że Spider-Man Blue jest najlepszy z kolorowej serii? Pod kątem rysunków? Tak. Scenariusza? Dałbym go na drugim miejscu. Chyba bym jednak bardziej mi się podobał Daredevil. Sprawdźcie koniecznie sami, szczególnie, że też tutaj występuje Semp. To tak, żeby nawiązać jeszcze do filmu. To jeszcze na zakończenie krótko o wielkiej kolekcji komiksów Marvela, wydawnictwo Hachette, 114 tom, to jest Ultimate Comics Spider-Man, kim jest Miles Morales, Ultimate Comics, o co chodzi? Parę słów wyjaśnienia. Na początku XXI wieku Marvel, wydawnictwo Marvel chciało przyciągnąć nowych czytelników do swoich postaci, więc wyzerowali ich historię i zaczęli, znaczy nie wyzerowali, bo cały czas uniwersum 616 było kontynuowane, ale zaczęli opowiadać nowe, współczesne przygody na nowo w naszych realiach, rzeczywistościach, żeby były bardziej składne i przemawiały do współczesnych czytelników. Uniwersum Ultimate zostało wchłonięte dosłownie przez Uniwersum 616, ale zostawiło parę, miało wpływ na pewne rzeczy. No, przede wszystkim warto wspomnieć, że pomysł był nowatorski, żeby w Ultimate zrobić Nicka Fury'ego czarnoskórym i rysownik wzorował się na aktorze Samuel L. Jacksonie, który to później został zaangażowany do tego, żeby grać Nicka Fury'ego w filmie Avengers.
Warto wspomnieć o tym, że założenia serii Ultimate było takie, że ludzie mają się bawić bohaterami, żeby nie trzymać ich kurczowo przy życiu, że jeśli ktoś miał zginąć, to zginie na dobre i nie będzie setek tysięcy powrotów. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że bardzo fajna scena, kiedy to w crossoverze, w mini historii, miniserii Hulk vs. Wolverine, było to wyjaśnienie, do jakiej granicy może posunąć się healing faktor Wolverina. Tam była scena, kiedy Nick Fury rozmawia z samą głową odciętą Wolwiaka, tłumaczy mu, że jak on oddycha, to, no, to wchłania powietrze przez skórę, a potem zamknęli jeszcze tą głowę w próżni. To, co zrobił on, to wszedł stan spoczynku i to się okazuje, że przynajmniej w świecie Ultimate Wolverine nie ma healing faktor, tylko survive faktor. Jeszcze trzeba nadmienić, że w serii Ultimate Fantastic Four narodziła się uniwersum Marvel Zombies. To była historia, nazywała się Crossover, to było około 21 numeru, czy 19, 20, 21, jeśli mnie pamięć nie myli. I z tej serii pojawiło się właśnie pierwsze zombiaki, które kojarzymy właśnie z uniwersum Marvel Zombies. Także uniwersum Ultimate, może nie jest to idealne uniwersum, może nie ma wszystkich tylko i wyłącznie zwolenników, są przeciwnicy, stało wchłonięte, no to pozostawiło wiele dobrego jednak po sobie, między innymi nowego Spidermana, bo tutaj Peter Parker umarł i nowym Spider-Manem jest Miles Morales, czarnoskóry właśnie chłopak, który też został kąszony przez radioaktywnego pająka, ale zyskał troszkę inny zestaw mocy. I w tomie 114 wielkiej kolekcji komiksów Marvela mamy właśnie początki jego działalności, kiedy on sam jeszcze do końca nie orientuje się, co tak naprawdę ma z tym wszystkim zrobić. Śledzi jeszcze żyjącego, losy jeszcze żyjącego Petera Parkera, czyli Spider-Man. No i kulminacyjny moment całej tej historii, kiedy idzie na miejsce, gdzie właśnie na śmierć i życie walczył Peter Parker i poległ, i tam spotyka Gwen Stacy. No i jeszcze on wkupuje się w łaski Avengers, a raczej Ultimate Nicka Fury'ego, ponieważ dochodzi do pewnej akcyjki z udziałem Elektro. Bardzo przyjemny tom, bardzo przyjemnie się czyta przygody Milesa Moralesa. Jest ogółem bardzo fajnym pomysłem, nowatorskim, odważnym, żeby uśmiercić Petera Parkera, wprowadzić nowego Spidermana. Okej, tych Spider-Manów było mnóstwo. Mamy chociażby Bena Reilly'ego, kolejne odsłony Spider-Woman czy Spider-Girl, aczkolwiek no Miles Morales miał być drugim Peterem Parkerem, ale zupełnie inną postacią. I udało się właśnie autorom tego komiksu wprowadzić właśnie, za scenariusz odpowiedzialny jest Brian Michael Bendis, rysunki Sara Piccelli, kolory Justin Ponsor. I tak, no i ta drużyna stworzyła naprawdę fajną serię. Miles Morales został pokochany przez czytelników i on przeżył. No właśnie, chyba właśnie te słowa, o których mówisz, że ten komiks się udał, że ta postać jest dobra, to chyba właśnie największym potwierdzeniem jest tego, że został przeniesiony do zwykłego uniwersum. Tak, i teraz mamy tam dwóch Spider-Manów, Petera Parkera, Milesa Moralesa. Jest jeszcze trzeci, Scarlet Spider, czyli Ben Reilly, klon Petera Parkera. Jak? Ile ich tam jest? O ilu jeszcze nie wiemy? O kurka. Także no tam, no bardzo udany tom. A czy on działa jako taka zamknięta historia, czy... Działa, ale chce się więcej. Aha. No to jest wada tych jednotomówek z Hachette, że jak jest początek jakiejś serii, to chciałoby się czytać dalej. No ale to chyba jest cel tych kolekcji za granicą. U nas to tak dobrze nie działa, ale u nich tak, bo u nich jest lepsza dostępność tych komiksów, nie? One cię mają zachęcić do kupowania tych wszystkich innych. No cóż, podsumowanie, słuchajcie. No tak. Zachęcamy, żeby pójść na film Spider-Man Homecoming. Udana produkcja. Omówiliśmy również komiksy z wydawnictwa Mucha Comics, Spider-Man tak. Władza. Spider-Man Niebieski. Oraz wydawnictwo Hachette, 114 tom, Kim jest Miles Morales. Kartka tutaj tak. Kartka się wali. Kartka się wali. Tak. Trzeszczy. Co dalej? Zapraszamy na Facebooka, na YouTube, prosto z kadru znajdźcie. A jej jeszcze mamy właśnie zapowiedź. Tak, tak, ważna tak. Rzecz. Uwaga, drum roll. 12 sierpnia. Tego roku. O godzinie 15. Po raz 500. Odbędzie się audycja o komiksach prosto z kadru.
Ale nam wyszło. Pięknie. Tak, 500. Nie świeciliśmy tego. 500 odcinek będzie 12 sierpnia. Tak. 500. 500 z nami. 500. Tak, 500. 500. 500. I stąd właśnie te wszystkie tajemnicze zapowiedzi na Facebooku. Będziemy niedługo ogłaszać konkretne szczegóły. Będziemy mieć dużo gości podczas tej audycji. Tak jest. Kto to dokładnie będzie, dowiecie się niedługo, a tymczasem my się z wami żegnamy. Żegna się z wami Wojciech Nelec. Oraz Filip Bon. Do usłyszenia za tydzień. Udanej lektury, spokojnego weekendu. Cześć. Bada boom, 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 bada bo